Akcja Dotykasz, dezynfekuj w szpitalu w Pionkach. Mieszkańcy powiatu lipskiego zbierają pieniądze dla lokalnego szpitala. Odszedł wybitny krajoznawca Konrad Bielecki. Szpital w Pionkach otrzymał 5 bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji rąk. Automaty zostały ufundowane przez Fundację Enea w ramach akcji Dotykasz, dezynfekuj. Jest to 5 urządzeń, które będzie zainstalowane w dniu dzisiejszym w kilku lokalizacjach naszego szpitala. Pierwsza lokalizacja jest to ulica Harcerska, oddział wewnętrzny, następnie ulica Niepodległości, tam mamy zlokalizowany zakład opiekuńczo-leczniczy i oddział chirurgiczny. Pozostałe 2 urządzenia staną w budynkach szpitala przy ulicy Sienkiewicza w Pionkach. Nie jest to jednak jedyne wsparcie udzielone placówce przez Fundację Enea. W ramach umowy darowizny, to jest 100 tysięcy złotych brutto, planujemy zakupić sprzęt oraz asortyment, który będzie pomocny w walce z COVID-19. Jeżeli chodzi o sprzęt, planujemy zakupić kardiomonitor z pulsoksymetrią, respirator, aparat do EKG, urządzenia do dezynfekcji rąk Clean and Go w ilości 5 sztuk. Kampania Dotykasz, dezynfekuj została zainicjowana spontanicznie. Kierowana będzie także do dzieci i młodzieży szkolnej. Inicjatywa wyszła oddolna. Zrodził się taki pomysł i młodzież się też zaangażowała. Jak zobaczyłem plakat dziewczynki 9-letniej, która oprócz hashtaga Dotykasz, dezynfekuj, zrobiła taki plakat, na którym zrobiła hashtag Nie myjesz, to spadaj. To myślę, że dla młodzieży daje do myślenia. I to zrobiła 9-latka. Z tego co wiem, teraz chcą drukować ten plakat na koszulkach, żeby rozdać do szkół. Urządzenie, które jest teraz przeznaczone do użytku personelu i pacjentów szpitala, jest bezpieczne w użyciu. Aby zdezynfekować ręce, wystarczy nacisnąć na pedał nożny. Konstrukcja jest też przemyślana w ten sposób, aby wandale nie podpalili płynu dezynfekującego. No, jeżeli nawet się spala, to jest na zasadzie bez cofnięcia się płomienia, bo to by było bardzo niebezpieczne. Ja nie ukrywam, że nawet w Zielonej Górze pojawiło się rozwiązanie, które można otworzyć, do którego można dolać alkoholu i można zamknąć. W środku widziałem osobiście, bo nabyliśmy jedno takie urządzenie, jest rura kanalizacyjna. Przepraszam, jakby tam ktoś to podpalił i wybuchło, to jest niebezpieczne. Prawdopodobnie twórcy tego urządzenia, którzy zrobili kopię żywą tego rozwiązania, właściwie tego małego naszego rozwiązania w postaci wąskiego słupka, nie do końca byli chyba świadomi tego, co robią. W akcję pomocy szpitalowi w Pionkach włączył się również powiat radomski. Specjalistyczne wyposażenie karetek i budynków w sprzęt dezynfekujący stanowi obecnie ważny element bezpiecznego funkcjonowania służby zdrowia. Właśnie urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń stało się obiektem zbiórki pieniędzy dla Szpitala Powiatowego w Lipsku. Pomysł uruchomienia tej zbiórki oczywiście zrodził się z dostrzeżenia takiej potrzeby chwili. Jak wszyscy wiemy, szpitale nie są jednostkami, które są zabezpieczone w 100% zarówno w środki ochrony osobistej, jak również w innego rodzaju sprzęt, który mógłby ułatwić ich codzienne funkcjonowanie. Zbiórkę zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko wraz z nieformalną grupą Pazerni na Sport. Właśnie tutaj w gronie znajomych, czy też osób, które działają wspólnie przy okazji właśnie naszego stowarzyszenia, czy też tej lokalnej grupy sportowej, postanowiliśmy uruchomić taką zbiórkę, uznając, że właśnie taki sprzęt do dezynfekcji to byłoby coś, co pozwoli zarówno ratownikom medycznym, jak również pacjentom czuć się bezpiecznie w sytuacji, kiedy będą potrzebować pomocy. Zbiórkę funduszy wspiera m.in. Angelika Cichocka, biegowa medalistka Mistrzostw Świata i Europy. Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie zbiórki na rzecz zakupu systemu do dezynfekcji dla Szpitala Powiatowego w Lipsku. Chyba nie muszę podkreślać faktu, jak ważny jest to system dla ochrony zdrowia naszego, no i przede wszystkim pracowników szpitala, którzy na co dzień walczą o życie pacjentów zarażonych koronawirusem. Urządzenie pozwoliłoby uniezależnić placówkę od zewnętrznych usługodawców. W ramach zbiórki zebrano już 44% funduszy na ten cel. W piątek radomski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego poinformował o śmierci Konrada Bieleckiego. Długoletni prezes radomskiego oddziału PTTK, który urząd sprawował w latach 1977-2005, odszedł w nocy z czwartku na piątek. Był ikoną turystyki pieszej nie tylko w regionie radomskim. Przez lata kadencji Konrada Bieleckiego
Oddział miejski PTTK w Radomiu należał do krajowej czołówki oddziałów najlepiej pracujących z młodzieżą. Był współautorem instrukcji znakowania szlaków turystycznych, a przede wszystkim inicjatorem wytyczania i znakarzem wielu ogólnopolskich i regionalnych szlaków pieszych. Nabożeństwo żałobne Konrada Bieleckiego odbędzie się we wtorek 28 kwietnia o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej na radomskim obozisku. Urna z prochami zmarłego spocznie na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. Leclerc. Erytrytol 250 gramów 8,99. Płatki owsiane 300 gramów 3,99. Krem orzechowy 1 kg 14,99. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Na początku tygodnia radomianie powinni nacieszyć się słońcem, bo później mogą nie mieć ku temu okazji. Wtorek będzie niemal bezchmurny, ale dosyć wietrzny. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Piometr będzie korzystny. W środę załamanie pogody. Przybędzie chmur, do tego spodziewamy się burzy z obfitymi opadami deszczu. Nadal ciepło do 21 stopni Celsjusza. Biometr będzie niekorzystny. Czwartek będzie nieco chłodniejszy. Temperatura spadnie do 18 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże, ale synoptycy przewidują jedynie przelotne opady. Ciśnienie nieco wzrośnie, barometry w południe pokażą 1008 hektopaskali. Biometr pozostanie niekorzystny.